Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Na ostatniej mojej relacji na Instagramie wiele osób z Was zauważyło, że bez względu na to, czy jestem w podróży, czy jestem u siebie, czy jestem gdzieś dłużej, czy krócej, to zawsze mam przy sobie jakiś mniejszy czy większy zeszyt, długopis, kartkę papieru i zapytaliście mnie, czy ja piszę afirmacje, co ja tam piszę, czy piszę dalsze losy trylogii, czy cokolwiek innego. Tak, to prawda, że bez względu na to, gdzie jestem, nawet tutaj, w tym momencie, jak nagrywam dla Ciebie to wideo, zawsze mam przy sobie jakiś notatnik, dlatego aby zapisywać wszystkie moje myśli, pomysły, inspiracje, również takie analizy, analizować pewne rzeczy. I myślę, że to wideo będzie odpowiedzią na pytanie, które zadała mi Monika, a mianowicie pytanie jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ Monika pyta o to, czy trzeba mrok kompletnie ignorować, udawać, że on nie istnieje, bo gdy robi coś takiego, to czegoś jej w życiu brakuje. Czuje jako część swojej misji, swojego powołania to, aby analizować pewne sytuacje, czasami trudne i ciężkie sytuacje, by wyciągać wnioski. Ja się tutaj z Moniką zgodzę w 100%. Gdy czasami wysyłacie mi różne filmy, różne krótkie, dłuższe filmy od przewodników duchowych, coachów, nauczycieli i innych osób, które zajmują się rozwojem osobistym i rozwojem duchowym, to często pojawia się taka fala, by ignorować 3D, by ignorować to, co nam się nie podoba, by udawać, że mrok nie istnieje. Dla mnie to jest taka troszeczkę metoda jak małe dzieci. Małe dzieci zakrywają oczy i myślą, że nikt ich nie widzi. I w rzeczywistości wiele, wiele takich osób, które stosują metody unikania mroku za wszelką cenę, udawania, że ten mrok nie istnieje, to ten mrok atakuje w najmniej spodziewanym momencie, czyli z zaskoczenia. To jest chyba najgorsza metoda. To jest tak jakby udawać, że nie ma deszczu, że deszcz nie istnieje i potem, gdy złapie nas ulewa, a nie mamy przy sobie parasola. To akurat nic złego, bo deszcz jest zdrowy i pożyteczny, może nie w dzisiejszych czasach, ale ogólnie. Jeżeli bierzemy pod uwagę to, co jest w powietrzu, no to niekoniecznie może to być zdrowy deszcz. Ale w rzeczywistości uważam, tak jak Monika, że mrok jest naszym największym nauczycielem. Wszystkie sytuacje, trudne sytuacje, mroczne sytuacje, sytuacje, które nas w jakiś sposób poruszają, które nas bolą, pomagają nam wzrastać. Jeżeli żylibyśmy cały czas w strefie komfortu, wszystko jest idealnie, 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 to przestalibyśmy się kompletnie rozwijać. A na Ziemi jesteśmy tutaj, można tak powiedzieć, na uniwersytecie. Mamy trudne zadania do rozwiązania i każdy zdany egzamin powoduje, że przechodzimy na wyższy poziom i czasami mamy trudniejsze rzeczy do zrobienia i do zrozumienia. To jest prawo Ziemi, to jest energia Ziemi i dlatego jesteśmy tutaj na Ziemi, aby pewnych rzeczy doświadczać. Dlatego mrok, tak zwany diabeł, czyli piętnastka w tarocie, te osoby z Was, które oglądają moje ceremonie, czyli uroczyste wykłady w uroczystej formie na mojej stronie bukardimaria.com w zakładce ceremonie, wiedzą dokładnie, że diabeł jest naszym największym nauczycielem. Diabeł nas kusi, podsuwa różne pomysły, różne rozwiązania i przez to wzrastamy. Każda trudna sytuacja powoduje, że zauważamy w nas pewne schematy, pewne zapisy w podświadomości, które chcemy zmienić, pracujemy nad sobą i daje nam to motywację do rozwoju. Naturalnie, jeżeli ktoś cały czas siedzi w bagnie, jest atakowany przez mrok, nie ma już siły kompletnie do tego, żeby walczyć, żeby się rozwijać, no to jest tutaj ta druga strona medalu, czyli za dużo tego złego, czy za dużo dobrego. Ale nie o tym dzisiaj.
Dlaczego noszę ze sobą często notatnik, a jeżeli nie notatnik, to przynajmniej w telefonie, w tablecie zapisuję sobie różne rzeczy? Ponieważ każdy z nas w ciągu naszego życia ma wiele, wiele impulsów i na pewno to również odczuwasz, że ktoś coś powie, pojawia się pomysł, ktoś coś zrobi, pojawia się nagle jakaś myśl. I jeżeli byśmy wszystko to chcieli realizować, to żylibyśmy w kompletnym chaosie. Dla mnie notatnik służy do pisania afirmacji, do zapisywania różnych pomysłów, czy to notatnik elektroniczny, czy notatnik papierowy. Pamiętamy, że jeżeli używamy papieru, to trzeba dać coś w zamian, czyli onosemina.org. Za każdy zużyty papier wysyłamy jakąś cząstkę pieniążków, żebyśmy mogli w ramach tego papieru posadzić nowe drzewa. Czyli jeżeli w formie papierowej, no to oczywiście zapisuję różne moje cele, różne pomysły, różne rzeczy, które nagle się pojawiają, aby o nich nie zapomnieć, ale również, żeby nie zacząć ich realizować bez głębszego przemyślenia, czyli nie skakać z kwiatka na kwiatek. Wiele osób z Was pyta mnie: Pani Mario, jak Pani to robi, że Pani tak konkretnie realizuje cele? Tutaj nowa książka, znowu nowa ceremonia, znowu nowy film. Jak to jest możliwe? Właśnie dlatego, że jeżeli pojawia się 1000 pomysłów, to nie skaczę, aby od razu jakiś zrealizować, tylko wszystkie zapisuję, potem sobie analizuję wszystkie za i przeciw, jakie to ma skutki. Czyli jeżeli teraz zrealizuję ten pomysł, jakie będzie to miało skutki dla innych moich zadań, dla innych moich priorytetów. Dlatego noszę ze sobą notatnik. I w każdym miejscu, w którymkolwiek jestem, staram się wykorzystywać ten czas na przemyślenie. I to jest również odpowiedź na pytanie, które zadała mi Kasia na temat medytacji. Co jest dla mnie medytacją? Medytacją dla mnie jest również to, aby usiąść w spokoju, wejść do swojego wnętrza i wszystko to, co wypłynie z tego wnętrza, zapisać, zobaczyć, jakie to są programy, jakie to są myśli, jakie to są może marzenia, może pragnienia, żeby to głębiej przeanalizować. Czyli dla mnie medytacje prowadzone to nie jest konkretnie ta najważniejsza medytacja. Dla mnie najważniejsza medytacja to jest ta medytacja, gdzie jestem sama z sobą, z moimi wszystkimi energiami, z moimi myślami, z moimi pomysłami, z moimi odczuciami, żebym mogła przelać to na przykład na papier w jakiejkolwiek formie, przeanalizować, nad czym jeszcze muszę popracować, gdzie jakieś programy, jakieś schematy się pojawiają. Taka medytacja, aby usiąść w spokoju, na przykład tutaj w magicznej oazie. Posłuchać tego wewnętrznego głosu, posłuchać tego głosu wszechświata, zapisać to, co przychodzi, przeanalizować, zapisać ponownie, znowu przeanalizować, znowu zapisać ponownie, aż wyjdzie z tego coś, co ma dla mnie wartość. Czyli taka forma pracy z notatnikiem, czy notowania snów, czy notowania marzeń, czy notowania afirmacji, czy notowania różnych rzeczy, które do mnie przychodzą, to jest dla mnie również forma medytacji. Zastanowienia się, dlaczego to przyszło w tym momencie, jakie uczucia, jakie rzeczy wychodzą na powierzchnię, zapisanie, przeanalizowanie. Tworzenie afirmacji na przyszłość. Czy ta afirmacja naprawdę ma sens? Co ona przyniesie? Dopiero czasami, gdy ją zapiszemy, to widzimy, jakie ona może przynieść skutki. Czyli praca z notatnikiem, każdemu polecam, zapisywanie wszystkiego, co przychodzi, bo dopiero gdy coś zapisujesz, to widzisz czasami tą głębię i widzisz, czy jest sens się tym zajmować, czy nie, czy to w ogóle jakoś należy uporządkować, czy to w ogóle należy dołączyć do Twoich marzeń, do Twoich celów, czy też się tego pozbyć raz na zawsze. Czyli notatnik to może być taki Twój przyjaciel, żeby fizycznie przelać Twoje myśli, Twoje odczucia na papier i je głębiej przeanalizować.
Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie, czyli nie unikamy mroku, nie uciekamy przed mrokiem, ale staramy się zrozumieć lekcje, które nam przynosi życie, aby stać się jeszcze lepszym, jeszcze lepszą we wszystkim, dążyć do tej doskonałości we wszystkich dziedzinach Twojego życia. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bukardi.